Jeżeli na stół wchodzi tequila, to znaczy, że wtorkowe spotkanie z kolegami z biura poszło zgodnie z planem. Buenos niedzielos z baru Sztok Polska. Dzisiaj w iście latynoskim stylu, no bo już trochę wam zdradziłem tym moim sucharem, że dzisiaj bawimy się na tequili. Oczywiście. Ten meksykański destylat, ten legendarny meksykański destylat, ten wielce szanowany na całym świecie meksykański destylat nam zazwyczaj kojarzy się z nocnymi harcami, solonymi szocikami, no i bolączką dnia następnego. Ale czy musi tak być? Czy zgodnie ze staropolskim powiedzeniem, czym się strułeś, tym się lecz, tequila może być naszym, może nie porannym, ale popołudniowym wybawieniem? My w Polsce to wybawienie nazywamy klinem. Natomiast w Stanach Zjednoczonych już na początku XIX wieku funkcjonowało to pod inną nazwą, a mianowicie Corpse Reviver. Całą historię o koncepcie Corpse Reviver opowiadałem wam podczas pierwszej edycji Sztosowych Koktajli przy okazji odcinku na temat koktajlu Corpse Reviver. Właściwie technicznie to Corpse Reviver No. 2, czyli wersji Harry'ego Craddocka na ginie, bo ta zyskała większą popularność i dłużej się utrzymała niż ten oryginał. No dobra, ale co z tą tequilą? Skąd ona się wzięła w tym koktajlu? Kto ją tam wrzucił? I dlaczego? No, jak mawiał Leo Benhacker, for money. Otóż twórcą tej receptury jest Simon Difford. Możecie go kojarzyć, bo właściwie jest autorem największego zbioru receptur koktajlowych w internecie, czyli na całym świecie. Simon stworzył tego drinka w 2007 roku w londyńskim Cabinet Room i oczywiście koktajl ten trafił do zbioru jego receptur internetowych i też pojawił się w publikacjach. Dlaczego? Przede wszystkim, bo to receptura Simona, a po drugie, ponieważ bazowało na tequili, która dała Simonowi dużą dozę motywacji. No dobra, ale dlaczego ja o tym mówię? Czy ja to potępiam? Oczywiście, że nie. Kochani, nagrywam dla was filmiki z baru Sztok Polska. Czy jest mi z tym źle? Oczywiście, że nie. A dlaczego? Ponieważ mogę robić mnóstwo materiału i w końcu nie dokładać z własnej kieszeni. No dobra, ale wracając do receptury. Czy użycie tequili w tym koktajlu ma sens? Oczywiście, że tak. No zastanówmy się. Corpse Reviver należy do kategorii drinków typu Daisy. A jaki jest najpopularniejszy drink typu Daisy? Margarita, która bazuje na tequili. Skoro wszystkie logiczne motywacje mamy już za sobą, to weźmy się za zrobienie Cadaver Revivera. Cadaver Reviver to koktajl wstrząsany. Potrzebujemy więc shaker uzupełnić następującymi składnikami. 30 ml tequili silver. I teraz po 20 ml likieru triple sec, soku z cytryny oraz 20 ml wina aromatyzowanego. Ja mam akurat wermut typu Bianco, ale możecie też użyć francuskiego wina aromatyzowanego. I wiecie, o które mi chodzi. Oczywiście przyda się jeszcze więcej ziół, dlatego kilka kropel absyntu. Teraz duży kubek wystarczy uzupełnić lodem. No i naturalnie wstrząsnąć. Jak jakoś tak. Jakoś tak. Z 10 sekund jakoś tak. Naszą gotową mieszaneczkę będziemy cedzili. Ale sztuczka. Podwójnie. Do wcześniej schłodzonego kieliszka koktajlowego. Bardzo ładny
kolor tu wyszedł. Taki mleczny. I tak jak Simon powiedział, jego koktajl finiszujemy skórką z limonki. Oczywiście wcześniej aromatyzacja, czyk, pyk, myk, a skóreczka jako dekoracja do koktajlu. I proszę bardzo, Cadaver Reviver ode mnie. Specjalnie dla Was. A jak smakuje? Ale to jest złoto. Kochani, jakie to jest złoto. Fantastyczne połączenie. Z racji tego, że mamy tutaj akurat wermut bianco, on ma takie przyjemne waniliowe nuty. On się świetnie łączy i z absyntem, i z tymi cytrusowymi nutami tequili. No oczywiście sok z cytrynki i do tego pomarańczka z triple seca. Miazga. W bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Okej, ale żarty na bok. Ja z całego łysego serduszka bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Pamiętajcie, że możecie mnie obserwować. Jeżeli macie ochotę, więcej filmików czeka na Was i pragnie, żebyście je obejrzeli i podali dalej. Natomiast jeżeli chcecie troszeczkę analogowej, tak bym powiedział, ściągi, no to moja książka Zbiór receptur, nie moich, klasycznych, koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol. Link oczywiście w opisie. Ja żegnam się z Wami, ale na krótko i do następnego mieszania.